Blizzard nic nie musi o to dlaczego. 150 łapek w górę, kurde, to dobry materiał musiał być, kurczę, już nie pamiętam. Aha, dobra, to jest o tym, dobra, już wiem o co chodzi. To jest ten Aha, to jest o tych wynikach finansowych, coś zgadałem tutaj, dobra. Problem tu badany jest wywołany wyłącznie przez graczy i jest tylko i wyłącznie z ich winy. Działa zasada popytu podaży. Twórcy tworzą gówno, bo dobrze gracze kupują. Najlepszy przykład Bethesda, bo Ubisoft Bethesda trzymała się na poziomie Skyrim i dalej Fallouty. No, znaczy to tak, to jest to co mówię. Komentarze mnie szczerze przerażają. Ludzie chyba lubią, jak im się pluje do mordy. Trend wydawania średnich niedopracowanych gier AAA utrzymuje się, bo można to nadrobić dobrym marketingiem, załatać mikrotransakcjami i wyjdą... Tak, też mi się tak wydaje. Smuci to ten... Revenue, przychód, wzrost przy dużej premierze rok do roku, gdzie w 2022 nie było chyba dużych premier, jest logiczny przy takiej inflacji. $1000 z tego... Telefon. Dobra, czekaj. Przy $1000 z 2022 jest warte więcej jak $1000 z wedzeń. Kluczowa była rentowność, by zrozumieć, bo przychód może zwiększać się też tam. Tak, tak. Zostaje na prywacie tyle WoWa. Żaba już dawno została ugotowana. Większość graczy lubi wydawać kaskę na skiny i sobie poklikać w gierkę z abonamentem sezon pasem, płatnymi dodatkami za 350 zł. Tak, dokładnie. Daj mi grzędę, wyżej siędę. Jezu, pan Huragan to ma takie teksty zawsze, to jest w ogóle niesamowite. Nie wiem, jak ktoś może popierać mikrotransakcje w jakiejkolwiek grze wydanej za pełną cenę, a już w ogóle, jeśli mówimy o WoWie albo plus dodatki, gry wychodzą, jakie wychodzą, czyli beta w dniu premiery za wpizdę kasy, ale hej, masz tu 10 euro, kup sobie różowego dildosa zamiast miecza i wszyscy zadowoleni. Pierdzielenie, że firmy muszą utrzymać, jest jak wsadzenie sobie ciula do pupy. Bo co mnie to obchodzi? Idziesz do sklepu, ja się tym przejmujesz, raczej wątpię. Fanboy Blizzard, najwięksi frajerzy community growym. Wow, ale mocno powiedziane. Mocno powiedziane. Dobra, od dłuższego czasu już cię nie oglądam, bo mnie trochę irytujesz, ale na maksa popieram twoją walkę o niemonetyzację gier. Trzymaj się w tej walce i... ciekawe jak irytuje. W zasadzie... Jak cię irytuje? Znaczy, że Dildo 4, Overshift 2 i WoW będą działać lepiej, bo będą, prawda? Prawda? Next obiecał, że jak zrobimy bojkot, kupując wszystkie... Tak, dokładnie, to jest to, co mówiłem. Tak, to jest. Prawda jest bolesna, głosujemy, drodzy państwo, własnymi portfelami. Tak, to bardzo często tak jest. Nigdy mi się to nie podobało i teraz liczę tego. Zwykle nie komentuję, bo mam świadomość, że i tak autor będzie miał wywalone jajca, ale będzie. O Jezu, to jest referat cały! Oh my god, cały referat zrobił. No dobra, no dobra. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Spróbuję zerknąć, co tu możemy zrobić z tym, czekaj. Wow. No dobra. Tak, w samą produkcję gry poszedł jakiś tam kapitał, opłacenie pracowników, reklama, pozdrowienie, utrzymanie serwerów i spoko, jakby gra wyszła, przyjdziesz fabułę, zrobisz dunki i byłby koniec wsparcia od Blizzarda na tą grę, to jak najbardziej można byłoby zakończyć temat, ale tak nie jest, gra ma zaplanowany long life service, na jak długo, ciul wie, ile wyjdzie, tyle wyjdzie, ale póki co jest on kontynuowany. I co dalej? Firmy produkują gry, by na nich zarobić, wiem, porąbana akcja, ale firmy nie robią gier po to, aby nam zrobić dobrze, a potem, aby zyskać na tym, przepraszam, za złamanie serduszek tutaj obecnym. Boże, no nie, dobra. Blizzard zrobił Diablo, włożył w produkcję tego jakiś tam hajs i wyciągnął więcej po wypuszczeniu gry. I jakby to była gra typu Baldur's Gate, gdzie nie dostajemy więcej kontentu w przyszłości, może oprócz wiadomych bugów i fixów, padnego DLC, kiedyś tam spoko, ale tu jest planowane rozbudowanie gry w przyszłości, za co ty, jeżeli nie kupujesz mikrotransakcji, nie zapłacisz ani grosza. Więc reasumując, tak, są potrzebne, ten miliard zarobiony może pójść na pensję pracowników, co ty gadasz za głupoty, stary. Większość tego kapitału, który został zarobiony, to nie jest tak, że oni jak teraz zarobili ten hajs, na przykład, bo mieli bardzo dobrą premierę,
to nagle ci wszyscy tam ludzie dostaną jakiś tam, wiecie, dostaną jakiś tam bonus i tak dalej. Czasami się zdarza, że po udanej premierze dostają bonusy, ale to zwykli pracownicy tego nie zobaczą. Natomiast tutaj jakby nie rozumiesz absolutnie mojego przekazu. Chodzi o to, że gry, tak, są po to, żeby zarobić. Robimy dobrą grę po to, żeby dobrze zarobić i jakby mieć pieniądze na przykład na stworzenie kolejnej inwestycji na przykład, nie? Tak samo jak deweloper. Deweloper, moi drodzy, wkłada pieniądze, buduje jakiś blok, następnie sprzedaje mieszkania w tym bloku i dostaje pieniądze, które część z tych jest po to, żeby sobie zarobić, a część po to, żeby zainwestować i lecieć dalej. I tutaj też tak jest, moi drodzy. Te gry, o których my tutaj mówimy, to są gry, które na siebie zarobiły tak dużo, że to jest głowa mała, no nie? Na zasadzie te gry się zwróciły parokrotnie, jak nie, w niektórych przypadkach parę dziesiątkrotnie. I mówisz tutaj o rozwoju dalszym. Tak, Diablo 4, gdyby wyszło z samym boksem, no nie? Sam boks, bez żadnych mikrotransakcji, zarobiłby się na siebie tyle, że spokojnie możesz zrobić nową grę, mieć mega dużo kasy, żeby to wszystko utrzymać i tak dalej. Jeżeli chodzi o na przykład tutaj opłacenie pracowników, reklama, postawienie serwerów, wiesz, na przykład są takie gry, które, jak na przykład World of Warcraft, które na rozwój właśnie ma abonament po to, żeby tą grę utrzymywać i rozwijać. I nadal jest im mało. Więc jakby ja nie wiem, jakby próbujesz być mądry, opowiadając o tym, o banałach takim, że firmy produkują gry, żeby zarobić i tu próbujesz tak pośmieszkować sobie z ludzi, jakby tego nie rozumieli. Absolutnie każdy to rozumie. Natomiast dotarliśmy do momentu, w którym grę za pełną cenę, która zarobi miliardy, ogromne, ogromne pieniądze, tłumaczysz to, że... Jakby tłumaczysz za dewelopera to, że on chce jeszcze więcej to zmonetyzować. Rozumiesz, co ty robisz? Ta gra zarobiła na siebie. Bardzo dobrze na siebie zarobiła. I na dodatek jeszcze wprowadza mechanizmy, żeby jeszcze więcej zarobić. I ty masz takie, no tak, tak, fajne. Tak, tak. Tylko nie rozumiesz kompletnie, że te dodatkowe rzeczy są niepotrzebne do tego, żeby gra świetnie się sprzedała. Jest po to, żeby jeszcze więcej zarobić. A ty się na to godzisz, bo to jest twoim kosztem. Dokładnie twoim, rozumiesz? Twoim. Jakby nie jakimś tam ten, twoim kosztem. Moim kosztem, naszym kosztem. Dlatego, że część zawartości na przykład poszła na sklepik. Albo po prostu zamiast robić sobie jakiś kurde content, zrobić ci kurde lepszą grę, która się nie nudzi po 70 levelu. Oni poświęcili ten czas, żeby zatrudnić jakiegoś tam psychologa biznesu, albo jakiegoś psychologa od mikrotransakcji po to, żeby jak najlepiej tobie sprzedać jakieś dodatkowe mikrotransakcje. Dobra. Mówisz Activision jako Activision, a nie Activision Blizzard. Patrzysz na statystyki Blizzarda, trochę XD. Owszem, tendencja spadkowa gier jest czymś naturalnym. Ludzie pograją, zrobią content i pójdą grać coś innego, po czym skoki będą jak chociażby w 2022, kiedy wyszedł nowy WoW. Co w tym dziwnego? Tylko jakby... Activision Blizzard i Blizzard to są zupełnie inne rzeczy. To jest absolutny fakt. Więc jakby tutaj po prostu nazewnictwo po prostu mogę się po prostu przyczepić, że po prostu powiedział mało, bo Blizzard, a to był Activision, a coś tam. Okej. Owszem, tendencja spadkowa, tak, no tendencja spadkowa jest czymś naturalnym. Zauważ, że bardzo często jest tak, że u nich tendencja spadkowa, na zasadzie im mniej osób gra, jednocześnie notują jeszcze większe rekordowe przychody, które są jeszcze większe niż te, które były wcześniej. Jak to się dzieje? Mniej graczy, a więcej pieniędzy? Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Może dlatego, że ci wpierdalają coraz więcej mikrotransakcji. Może dlatego, że tak naprawdę Overwatch 2 okazał się skamem tylko po to, żeby wprowadzić jakiś sklepik. Może dlatego, że w grze z abonamentem i pełnopłatnymi dodatkami, które są za pełną cenę gry, którą kupują miliony osób, nagle, kurde, wprowadzają jeszcze dodatkowe mechaniki monetyzacji. No Diablo, twoje gry za pełną cenę, też ci wpierdzielałem sklepik i battle passy. Ale jak chcesz, to będzie, to właśnie tak będą wyglądać twoje gry. Będzie przesuwane okno Overtona, będzie gotowana żaba i ty jesteś idealnym przykładem, panie Blood Spirit, tego, że pozwalasz, bo próbujesz być mądry, jest taki, a bo oni chcą zarobić, przecież to jest naturalne, oni muszą utrzymać pracowników i tak dalej. Interesujesz się bardziej interesem firmy niż swoim interesem jako gracza. Ciebie nie powinno obchodzić takie rzeczy, tylko powinieneś dostać jak najlepszy produkt, a nie tłumaczyć firmę. Dlaczego, kurde, oni wprowadzają mikrotransakcje? Oni wprowadzają mikrotransakcje, żeby jak najwięcej kosić hajsu.
I to uważam za złe. I my powinniśmy to uświadamiać właśnie graczy. Zamiast pisać taki obszerny komentarz, powinieneś napisać komentarz uświadamiający graczy, żeby nie robili czegoś takiego, żeby wymagali większe, kurde, więcej od deweloperów, żeby wymagali po prostu mniejszej w sklepach. Mamy takie anomalie, jak chociażby World of Warcraft, w którym płacisz za dodatki, płacisz za abonamenty i na dodatek jeszcze do cash shopa trafiają premium rzeczy, bo tak Blizzard to nazywa, premium rzeczy w twojej grze, za której zapłacisz dodatki, a te dodatki są w cenie pełnych gier, tak swoją drogą, nie? Więc to jest coś, z czym się po prostu nie zgadzam, nie? Trochę tak, trochę nie. Czy część rzeczy sprzedaje się jako dodatkowe rzeczy w sklepie? Tak. Czy spora część nie powstałaby, gdyby nie miała iść do sklepu? Czy spora część nie powstałaby, gdyby nie miała iść do sklepu? Owszem. Jako osoba, która chwilę pracowała w tym pierdzielniku, jakim jest Game Dev, informuję cię. Aha, dobra, to już mamy game developera, dobra. Już rozumiem. Że to nie jest tak, że ktoś robi grę i stwierdza, no to wycinamy i sprzedajemy osobno, a raczej, kurde, kończy się czas przed premierą, mamy to, to i to na priorytecie, a dodatki, dodatkowe kosmetyki zrobimy później i sprzedamy... Co ty pierdolisz? Ale pierdolisz, kurwa, głupoty. Ja pierdolę, ale ty jesteś, kurwa... Enchanted Fae Dragon. Mój drogi, Enchanted Fae Dragon jest mountem, który trafił do gry i jest mountem płatnym. I on trafił do gry przed wyjściem dodatku Warlords of Draenor. Jest mountem powszechnie sprzedawanym. I teraz jest coś takiego, jak w Warlords of Draenor była taka kraina. Nazywa się Shadowmoon Valley. I w tym Shadowmoon Valley jest takie miejsce, w którym są szkolone smoki. Dokładnie te Fae Dragony. Draneje po prostu tacy goście, oni szkolą te smoki. I tam generalnie wszystko jest zrobione tak, jakby tam miała być jakaś reputacja. Miała być tam jakaś reputacja i to jest... Mogę sobie rękę upierdolić. Dlaczego? Dlatego, że w poprzednich dodatkach również mieliśmy podobne miejsca, gdzie tam smoki się ten... Na przykład w Mists of Pandaria można było tam takie daily questy robić i sobie takiego smoka, takie serpenta smoka sobie tam hodowało daily questami i się zdobywało te smoki. Albo na przykład w The Burning Crusade były takie netherwingi, takie ten i też robiło się reputację i tak dalej. W Warlords of Draenor też takie coś było, natomiast ten mount został dodany jako mount płatny. A ta reputacja... Tam jest normalnie cała frakcja, ona ma swoją nazwę, oni tam są jakieś Dragon Riders, coś tam, jakoś tam się nazywają. I tego nie ma w grze. I dokładnie to samo został dodany Mount Rylak. Taki dwugłowy taki smok został dodany. I on, jakby takie Rylaki też były po drugiej stronie, po stronie hordowej. I tutaj masz przykład, bezpośredni przykład, jak został wycięty tobie content i nie było tej reputacji i tego smoka nie można zdobyć już nigdzie indziej. Mimo, że normalnie są tam modele smoków, zawsze tak jest, że jak są te mounty jakieś, to można je zdobyć w tym dodatku. I tak, właśnie wycięli tobie content, stary. Wycięli, stary, tobie content? O, ja nie gram w World of Warcraft. Walnij się, kurde, gościu w czoło, stary, Jezu. Tak, dokładnie tak się dzieje. Część rzeczy, które mogłaby trafić do gry, albo miałaby, nie wiem, mogły być jakieś quest chain, mogły być jakieś cokolwiek z tym związane, z tymi przedmiotami, to w tym momencie ten... Dobra, no i czy jakiś dodatek nie jest wielki jak inne osobne gry? Co do zawartych mikrotransakcjach w płatnych dodatkach odsyłam do pierwszego podpunktu. Nie? Więc to jest coś, z czym się po prostu nie zgadzam, nie? Ja to się z tym zgadzam, dlatego nie gram, bo ja też właśnie kurczę nie... Aha, tutaj nie wiem co zaznaczyłeś. Tak, generalnie dodatki są w cenie pełnej gry i to zarabiam miliony, miliardy, kurde, grube miliony, nie? Dobra, możesz tą bierność zakończyć, nie finansując rzeczy, które cię nie interesują. Czemu zakładasz, że akurat twój punkt widzenia jest jedyny słuszny, a inny to już dymanie na hajs? Prosta sprawa. Wybranie, że machnięcie ręką na różnego rodzaju złe praktyki, to jest coś, co przyczynia się niestety do... Tak, zdecydowanie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie reagowanie też jest często bardzo mocno wyborem. No nie? Na zasadzie możesz też to taki anegdotyczny przykład, jeżeli kurde coś się dzieje, na przykład, nie wiem, słyszysz jak za w bloku, no nie, w którym mieszkasz, żona bije męża. Codziennie napierdala swojego męża.
krzyki, płacz i w ogóle. I ty teraz na przykład możesz nic z tym nie zrobić. I to też jest wybór. W zasadzie najprawdopodobniej, jeżeli ty nie zareagujesz, to jest duża szansa, że tak dalej będzie się działo. Natomiast jeżeli na przykład postanowisz coś trzeba zrobić, powiedzieć halo, dzień dobry, straż miejska albo policja, tutaj żona bije męża i są dramaty w domu, czy mógłby ktoś przyjechać, masz szansę na to, żeby coś zmienić. I tutaj jest to bardzo podobna rzecz, moi drodzy. Jeżeli mamy ludzi, którzy są enjoyerami, którzy nie szanują siebie, swoich pieniędzy, jakby kupują mikrotransakcje, tym samym napędzając to, dając sygnał do firmy, że w porządku, takie dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, na plebs, który zapłacił tylko 300 zł i nie ma fajnych wyglądów, nie rozumiesz tutaj takiej korelacji, nic w ogóle? Wow. Nietrafione w ciul. Trading post można już kupić bez płacenia. Owszem, Blizzard daje jednorazowe punkty. Jest to źle odebrane. Nie wiem, to zmienia. Ludzie kupowali edycje heroiczne, epickie, kolekcjonerskie. Tak, to zmienia. Zobacz sobie. Zrób sobie bardzo prostą próbkę. Zobacz, jakby, jeżeli nie widzisz tego, że wtedy na przykład zezwolenie na takie marketingowe czyny, czemu wybór kogoś jest nie tak, ale twój przeciwny już jest tak. Nie? W zasadzie nawet jak w wyborach teraz, moi drodzy, nie pójdziecie na wybory, to też jest jakiś wybór. Wiecie, no jest, chodzi? Tak. Więc tak to działa, nie? No i co ty żeś na skrobał głupiego? No, wyborem jest na przykład zezwolenie na takie marketingowe czyny. Czemu wybór kogoś jest ten... Tak, ale wybór ma swoje konsekwencje. To nie jest tak, że dokonasz wyboru i już jesteś czysty. No, sorry. Jeżeli twoim wyborem, świadomym czy nie, jest to, aby wspierać takie praktyki, no to kurwa, no to sorry, ale... No dla mnie to jest złe. Dla mnie to jest złe i w tym momencie jakby ja potępiam takie zachowanie. Dlatego, że te wybory, które ktoś podejmuje, mają również wpływ na moją grę. Więc teraz czysto hipotetyczna sytuacja, w której jest masa osób, które na przykład mówi tak, mikrotransakcje spoko, chcemy więcej. I tych mikrotransakcji jest coraz więcej, jest ci wycinane. Jakby zamiast skupiać się na kontencie dla ciebie, to będzie ci sprzedawany dodatkowy, kurde, ten. I w tym momencie ja na przykład mam takie, kurde, no nie, mam gier po prostu do grania, bo wszystkie gry są spierdolone. I ja uważam to za złe, tak? Więc jakby... No tutaj... Dlatego jakby są wybory i konsekwencje tych wyborów, tak? Jak masz swoje zdanie, ja mam swoje, ale usprawiedliwienie swojego chamstwa i plucia jadem, bo ktoś ma inną opinię niż ty, jest straszny cringe. Jeżeli twoje, stare wybory mają wpływ na to, co na moją grę, na to, jak ja się bawię i tak dalej, to tak. To nie jest tak, że ty sobie będziesz kupował, kurwa, skiny, będziesz, że tak to powiem, promował wpierdalanie głupich rzeczy do gier, a ja będę siedział zadowolony i takie, nie no byczku, słuchaj, fajnie, fajnie, bardzo szanuję absolutnie, że rozpierdalasz grę i rynek gier, super jest, super, bardzo dobrze, bardzo, bardzo zajebiście, nie? Twoim zdaniem krzywdą grę nie jest równie krzywdą grę obiektywnie. Dla wielu ludzi nie ma to znaczenia, albo nie kupują tego mounta, albo kupią i spoko. Czy ci, co nie kupią, będą mieli poczucie, że no gra straciła na jakości, bo nie mają mounta, którego nigdy nie użyli? Nie, ale będą mieli poczucie, że kupiłem grę za kurwa 300 zł i płacę miesięczny abonament po to, żeby właśnie uniknąć tych wszystkich kurde głupich rzeczy, a tu do gry jeszcze mi wprowadzają dodatkowe mounty. Jestem kolekcjonerem mountów. Lubię zbierać mounty, ale jest część mountów, których nie mogę zebrać. I wkurwia mnie to, bo na przykład... Te mounty w sklepie mają bardzo ładne wyglądy. Są określane przez samego Blizzarda jako produkty premium, które mają być dobrej jakości. I ja się czuję jako klient, kurwa, gorszej kategorii, że zapłaciłem masę kasy, a mimo to muszę jeszcze więcej, kurde. Więc tak, to jest krzywda dla gry. I dodatkowo wokół tych mountów można byłoby robić content i różne inne, kurde, rzeczy. To mogą być jakieś reputacje, tak dalej, tak dalej. To już nie do ciebie, ale do debila na czasie. Tak, Early Access jest niedokończoną grą, którą kupujesz wcześniej, aby mieć jakiś tam wpływ na produkcję i przebieg gry. Pojebana akcja. Nie no, bardzo często z tymi Early Accessami to jest... tu chyba bardziej odnosi się Early Access do sytuacji, w której gra jest wypuszczana nieco szybciej. Czyli na przykład kupujesz jak ze Starfieldem. Chcesz pograć w Starfielda teraz? Wiecie, ile Starfield kosztuje? 500 zł.
500 zł. Ale... I to jest premiera, moi drodzy. Na premierę gra kosztuje 500 zł, ale po jakimś czasie będzie kosztować 350. I teraz to jest dzielenie ludzi właśnie na takie... I jeszcze znajdują się dzbany, totalne dzbaneriady, które mają takie... A w sumie fajnie, że mają taką podzieloną premierę, bo przynajmniej serwery działają. Super, bardzo dobrze. Dobrze, niech moi drodzy, za niedługo to będzie tak, że będziecie mieli grę i będziecie miesiąc wcześniej, nie? Miesiąc wcześniej granie i będziecie patrzeć i dobrze, ale wiesz co, a dobrze tak, tak to Kishor powiedział, ja jako streamer tą grę dostanę, najwyżej będziecie siedzieć kurwa i oglądać u mnie tą grę, albo będziecie płacić po 1000 zł, nie? Więc, no, dobra, to powiem ci, głupoty takie gadasz, strasznie głupoty, głupie gadasz. Nie rozumiem, w zasadzie Blood Spirit, jak odpowiedz sam sobie, jaki jest twój interes, na zasadzie... Albo day one już, kurde, stary, wchodzi ci Diablo 4 za 350 zł w podstawowej wersji z Battle Passem i kurwa z sklepikiem. I w sklepiku i w Battle Passach są coraz lepsze rzeczy. Zobacz, jak wyglądają te twoje sezony. A w dupie, powiem ci. W dupie, co ci mogę powiedzieć. Adam, mógłby wam zrobić, kurwa, pół telefonu, a wy tak i kupicie, bo lubicie Apple'a. Po tyle lat używałem, w sumie spoko. A ja pracowałem raz w Apple'u i ja wiem, jak to wygląda od środka. Nie, mam wrażenie, że ludzie, kurde, z game devu mają jakieś takie skrzywienie, gdzie to trochę śmieszne jest, dlatego że jak jesteś w game devie, to przypuszczam, że jesteś jakimś takim pachołem, który gdzieś tam robi. No chyba, że to ty tworzyłeś grę, bo byłeś w jakimś indie studiu i miałeś może większą kontrolę. Ale jeżeli ty byłeś w game devie, na zasadzie pracowałeś w jakimś tam, kurde, jakiejś firmie dużej, to ty jesteś pachoł, stary. No to jakby... Te twoje teorie nie przełożą się na to, że ty będziesz więcej zarabiał, stary, no. Są gracze, którzy nie tylko to kupią, ale im za to podziękują. Głupio by było ich nie dojść. Tak, tak, no to problem leży po stronie graczy, naprawdę. Wreszcie, aby Active Release poszedł jeszcze dalej, wydał coś szalonego, jak pakę za 500 dolarów wyjątkowych, teraz mogę zobaczymy, ile osób to kupi. Nie, spokojnie, to jest przesuwanie, jak mówiłem, okna Overtona. To się będzie po prostu powoli pchać dalej, 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 nie? Więc tyle, nie? Dobra, powiem wam tak, jest godzina 20.